Cześć, witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie z pięknej, słonecznej Warszawy. Piękna pogoda. Dzień idealny na trenowanie w sumie. Dzisiaj powinno się cały dzień trenować i to na zewnątrz. Tak, dzisiaj powinno się nie iść do pracy, tylko powinno się trenować, odpoczywać, oddychać wielką klatą i łapać pozytywne wibracje, energię. Energię. Jest tak piękna pogoda. Dokładnie tak. Ale nie wszyscy mogą, jak widzicie, my nie możemy. My dzisiaj siedzimy, dopieszczamy projekty, dokańczamy, wznawiamy... Wysyłamy oferty, pracujemy nad nowymi projektami. Co Wy robicie dzisiaj w pracy? Cześć, Eddie. No i witam serdecznie, Arturze. No dobra, coraz więcej nas. Witajcie. Witaj, Sylwia. Bardzo miło Cię widzieć. Jesteście coraz bardziej aktywni i bardzo, bardzo nas to cieszy, bo przyznam się, że tak świadomej publiczności to chyba już dawno nie miałam i nie mieliśmy. I bardzo, bardzo fajnie z Wami pogadać. A dzisiejszy temat wybraliśmy sobie... Pupa. Pupa. Jak mówi nasz syn. Pupa. Co Wy na to? Porozmawiamy sobie o mięśniach pośladka. Ale ja proponuję, żeby nie było tak tylko za bardzo feministycznie, za bardzo damsko, to może porozmawiajmy też o mięśniach bicepsów. Kobiety podobno też tylko patrzą faceta, a oprócz tego, że na portfel, to też patrzą na pupę. Czy my kobiety patrzymy na pośladki mężczyzn, czy na ich męskość, czyli na ich... kartę kredytową. Czy na ich bicepsy. Właśnie. Pupa, fajnie. To... Pupa, fajnie, super temat. Jednak trafiłeś w dziesiątkę, pupa. Robimy pupę. Zresztą nawet jeżeli są z nami mężczyźni dzisiaj, to myślę, że pośladki są też ciekawym tematem dla facetów, bo muszę Ci powiedzieć, Darku, że nie śmieszy nic nie bardziej niż facet, który jest rozrośnięty na górze i ma po prostu takie pałąkowate nogi na dole. No to nogi czy pupę, no. No ale nogi to wszystko. No, każda asymetria nie jest fajna, jak ktoś ma klatę total, a nogi off, no to jeżeli nie ma odpowiedniej proporcji ciała, to uwierzcie nam, my jako specjaliści powiemy Wam, że to nie wygląda dobrze. Chyba, że macie indywidualne preferencje. No to ja wtedy ręce oczywiście umywam. No tak, i mówimy, okej, chcecie mieć chude nogi, wielką górę, no to Wasza sprawa. Ale tak naprawdę to zdrowego... jest też nierównowaga, to też jest, to świadczy o pewnie nierównowadze mięśniowej. Nierównowadze mięśniowej. No, no, tak dobrze, pokrętnie powiedziane, ale świadczy to o tym, że garnitur nie jest równomiernie rozbudowany, nie jest proporcjonalny, nie jest harmonijny, co oznacza, że wszystkie mięśnie i cały aparat ruchu nie pracuje. Jakieś takie słowo, jest jeszcze jedno, które by trzeba było użyć, to nie harmonijnie, tylko holistycznie. Holistycznie. Holistycznie, słuchajcie. A tak naprawdę przekłada się to na pewno w jakimś stopniu też później na grację ruchu, na motorykę ruchu. Oczywiście to jest jeszcze związane z tym, jak pracuje oczywiście nasz umysł i nasz mózg, który jest za to wszystko odpowiedzialny. Tak? No pewnie, że tak. Ale jest to jeden z ważnych elementów, żebyśmy się rozwijali własny garnitur mięśniowy bardzo równomiernie i harmonijnie, bo od tego też zależy, czy nie będziecie mieli kontuzji. Tak jest. No więc teraz popatrzmy, co myślicie o pośladkach. Mówicie, że macie płaskie pupy, że wasi mężowie mają płaskie tyłki, że Agnieszka mówi, że oczywiście, że patrzymy na pośladki mężczyzn. Męskie pośladki są sexy, mówi Ania. Fajnie, bo moja pupa jest płaska. Facet musi mieć po prostu porządne mięśnie pośladkowe, wielkie. Mogą być też średnie, no i te z boczku, te malutkie, mniejsze też powinny być ok. Wtedy znaczy, że jest męski. Tak? Alena mówi, że ma za duży tyłek. To tak jak ja. No, ciekaw jestem, czy dużo jest kobiet zadowolonych ze swojej pupy. Myślę, że tak samo jak z całej sobie sylwetki 3%. Słuchajcie, więc to jest tak, ja od czego mogę zacząć, żeby nie zniechęcić do pracy, a żeby zachęcić do tej pracy? To powiem tak, że na pewno bardzo wiele możemy zdziałać odpowiednimi i prawidłowymi ćwiczeniami na mięśnie pośladka. I teraz, jakie ćwiczenia są na mięśnie pośladka? Wszystkie te, które powodują odwodzenie naszej nogi w tył lub w bok. Odwodząc nogę w tył, pracują mięśnie największe pośladka, odwodząc nogę w bok, nasze małe i średnie mięśnie pośladkowe. Małe i średnie mięśnie pośladkowe są o tyle ważne, że stabilizują nasz cały układ ruchu, czyli ustabilizują miednicę, też wspomagają stabilizację kręgosłupa. Wielki mięsień pośladka za to jest fajny, ładnie wyglądający i właśnie odstający do tyłu. Czyli to, co się podoba naszym mężczyznom. Brazylijskie pośladki, te latynoski. I pragnę powiedzieć, i pragnę zaznaczyć, że prawdziwa kobieta
powinna mieć pośladki i biodra. I wcale się tego nie powinniśmy wstydzić. Czyli taka namiastka Jennifer Lopez. A zwróćcie uwagę, że ona ma ponad 50 lat. No i naprawdę wygląda nieźle, choć ja wiem, czy ta pupa nie taka idealna. No nie wiem, na zdjęciach wygląda... Nie jest, na zdjęciach, pupa mojej żony, słuchajcie. Na zdjęciach wygląda idealnie. Więc, a jak jest naprawdę w rzeczywistości, to w sumie kogo to interesuje? Na zdjęciach wygląda fantastycznie. No, piękna kobieta, dojrzała i nie wymyślajmy głupot. Teraz tak, kochane, na pewno jest też tak, że pewne predyspozycje genetyczne mówią nam, czy możemy te pośladki zbudować większe, mniejsze, jaki jest układ naszego kośćca i jak te mięśnie będą się rozrastały. Są osoby, które mają faktycznie dosyć płaskie biodra i płaską pupę. I nie będę oszukiwać, że u tych osób dosyć trudno się nadbudowuje mięsień pośladka. Nie będę wijać bawełny, jak to się mówi, ale to nie znaczy, że nie można tam spalić tkanki tłuszczowej. Jak będziecie dobrze operować, dobrze trzymać dietę, jeżeli będziecie jeść systematycznie posiłki o niskich ładunkach glikemicznych z węglowodanów, nie będziecie obżerać się słodyczami, to ta pupa, nawet jeżeli nie będzie miała idealnego kształtu, bo nie macie takiej genetyki, to będzie przynajmniej jędrna, a nie będzie obwisła. Czego my, panowie, raczej, no może nie powiem, że nie lubimy, ale... No, no tak, te kobiety zaliczam raczej do sylwetek bardziej sympatycznych. Dobrze, czyli, ale to jest też tak, że faktycznie, żeby zbudować taki mięsień pośladka, który jest płaski, należy ćwiczyć na dużych obciążeniach. I w ten czas przydają się faktycznie ćwiczenia i treningi na siłowni, gdzie ten mięsień potrzeba dociążyć. I teraz na przykład takiej praca na lince, którą bardzo lubię. Ja bym zaczął od podstaw nawet, oprócz, nie od linki, ja bym zaczął od podstaw, jeżeli nawet macie zbyt małe mięśnie pośladkowe i chcecie je rozbudować, a nie macie, tak jak Joanna wspomniała zresztą słusznie, takiego typu genetycznego, szerokokostnego, mezomorficznego, gdzie te mięśnie tak naprawdę za duże już rosną i mogą spowodować to, że będą duże, to zacząłbym w ogóle od przysiadów ze sztangą, tak? Rzecz jest taka, że zawsze możecie robić większą ilość tych przysiadów ze sztangą, czyli na przykład 20-25 powtórzeń, nawet i 30, a jeżeli chcecie je tak bardzo powiększyć, nie tylko ujętrzyć, schodzi się na mniejszą ilość powtórzeń, na przykład 10-12, tak? Okay. I to jest jakieś fajne wyjście z sytuacji. No warto przy tym oczywiście zwrócić uwagę, czy wasze mięśnie czworogłowe uda nie mają predyspozycji do nadmiernego wzrostu. Jeżeli oczywiście Wam zależy typowo na sylwetce, siluet i chcecie być ładne, zgrabne i powabne, bo jeżeli chcecie być sprawne, to nie ma to znaczenia. Natomiast jeżeli macie predyspozycję, że czwórki, dwójki będą Wam rosły i będziecie robić na dużych obciążeniach, musicie liczyć się z tym, że może Wasze spodnie nie będą wchodzić w ulubiony rozmiar jeansów. Wasze nogi nie będą wchodzić. Jeżeli okaże się, że macie większe nogi niż Wasi faceci, no to nie jest już fajnie. To może być problem. Ci faceci mogą mieć z tym problem. To prawda. Z tym, że należy też pamiętać, że bardzo często jest tak, że duże obciążenie na sztandze i same przysiady mogą powodować i doprowadzać do obciążenia kolan. I z tym też bardzo często później kobiety mają problem, ponieważ zazwyczaj wynika to z tego, że za dużo jest robionych powtórzeń i zbyt duże są obciążenia brane na przede wszystkim technika. Moi drodzy, no jak lubicie technikę, jak robicie w technice, przeważnie nic się nie dzieje. No chyba, że faktycznie macie jakieś uszkodzenia, macie jakieś wady postawy i to wtedy jakoś się bezpośrednio przekłada. Czyli pierwsze ćwiczenia... Przysiady. Drugie. No właśnie, przy przysiadach właśnie siadają mi kolana. Co robić? Julia, jeżeli przy przysiadach siadają Ci kolana, to w takim razie zwróć uwagę, czy kolana podczas przysiadów nie prowadzisz zbyt mocno do przodu. Kolana podczas przysiadu nie powinny przekraczać linii stopy, paluchów u stopy. Jeżeli przekraczają, no to faktycznie w tym momencie możemy się spodziewać nadwyrężenia stóp. I w większości przysiadu powinnaś czuć tak naprawdę takiego technicznego, przy uczeniu się techniki, ciężar, napięcie. Powinnaś czuć bardziej balans ciała, biodra wywinąć do tyłu, mieć proste plecy albo taką odwróconą elipsę, taką udeczkę i czuć ciężar na piętach. Jak nie przeniesiesz ciężaru na palce, to wtedy ten przysiad będzie na pewno dobrze zrobiony. Poza tym, jeżeli bolą Cię kolana, to po pierwsze musisz na pewno sobie chwilę odpocząć, zanim zaczniesz znowu trenować. To z pewnością zgodzisz się ze mną, że czasami warto dać ciału odpocząć, żeby go nie przetrenować. Warto zrobić dobrą rozgrzewkę. Dobrą rozgrzewkę przed podejściem w ogóle na wszystkie ćwiczenia i na nogi. I jeszcze jedna zasada. Bardzo też często to obserwuję na siłowniach, ponieważ ćwiczenia, przysiady ze sztangą faktycznie są też ulubionymi ćwiczeniami. Na spanie ostatnimi czasy, na siłowni w każdym razie. To też schodzenie bardzo nisko w przysiadzie też może powodować nadwyrężenie kolan.
Więc może w ten czas warto wykonywać przysiad do kąta prostego i w ten czas zobaczyć, czy jeżeli poprawię to technicznie, czyli moje kolana nie będą przekraczały linii stóp i nie będę wykonywała zbyt głębokich przysiadów w dół, no to czy faktycznie nadal będę miała problemy z tymi kolanami. Także tutaj warto zwrócić na to uwagę. No jakie drugie ćwiczenie? Ale Lena mówi, że sztanga obciąża krzyż. No widzicie, kochani, bo chodzi o to, że nie można pracować tylko jednokierunkowo, nie można pracować tylko nad jednym mięśniem. Nad mięśniami trzeba pracować harmonijnie. Jeżeli mamy wzmocnione odpowiednie plecy, jeżeli mamy wzmocniony odpowiednie mięsień brzucha, to z krzyżem generalnie problemów mieć przy takim przysiadzie nie powinniśmy. Dokładnie tak. Też się ze mną zgodzisz? Dokładnie tak. Drugie ćwiczenie, jakie byś dała na przykład. Tak? No ja będę teraz przy tym odwodzeniu linki w tył. Czyli maszyna. Maszyna, tak? Linka, wyciąg. Tak, podwiązana do jednej nogi, rozumiem. Podwiązana jest do jednej nogi. Jedna raz druga noga i tak. Odwodzenie nogi w tył. Tak jest, więc odwodzenie nogi w tył na lince przy obciążeniu, no w ten czas, jeżeli chcemy nadbudować mięsień pośladka, to to obciążenie wraz z treningiem powinno rosnąć. Czyli powinniśmy pracować na większym obciążeniu, robić mniejszą ilość powtórzeń, jeżeli chcemy, żeby ten pośladek rósł, czyli wiesz co, ty jesteś tym lepszy w budowaniu masy, więc podpowiedz kobietom, które muszą nadbudować mięsień pośladka. Znaczy to wszystko jest to, co powiedziałem. 10 powtórzeń, robimy masę mięśniową, tak. 12 to jest taka maksymalna ilość powtórzeń. Większa ilość powtórzeń będziecie robiły bardziej kształt mięśni. Oczywiście to są drobne zmiany, bo czasami ktoś ma predyspozycję i tak czy tak będą mu te grupy mięśniowe wcześniej czy później trochę rosły. Natomiast to spowoduje na pewno, że duża liczba powtórzeń, 20-30, spowoduje, że będziecie robili jakość umięśnienia, czyli jedna pupa, ale też nie za duża. Także wybierajcie. Także większe obciążenia, mniejsza ilość powtórzeń, mniejsze obciążenia, większa ilość powtórzeń, ale przy większej ilości powtórzeń w tym momencie bardziej pracujemy nad... Ważna też jest częstotliwość oczywiście serii, tak, no bo jeżeli zrobicie sobie na te pośladki, te pośladki same się nie zrobią, tak, no bo jeżeli zrobicie sobie, nie wiem, przysiady, no to może jeszcze zrobicie na przykład wypady, jakiś spacer farmera, też będą mocno pracować spacer pośladki. Farmera, wiadomo, że nie pracuje tylko pośladek, bo pracuje też mięsień szkoległowy, mięsień dwugłowy automatycznie. Ale to jest w ogóle bardzo dobre ćwiczenie, bo to i wydolnościowo jest fajne ćwiczenie generalnie przy pośladkach zawsze jest tak, że pracują dodatkowe taśmy mięśni, więc będą pracować nogi, zarówno dwójki, jak i czwórki, tak i łydki, więc wszystko w jednym pakiecie robicie, natomiast akcent i izolacja wtedy może tymi ćwiczeniami powoduje, że będziecie trochę tak ten trening dokręcali właśnie w tym momencie na pośladkowe mięśnie. Proponujecie trening z gumą. Tak, w momencie, kiedy może być ten trening z gumą, gdy trzymacie końcówki gumy w dłoniach, jesteście w czterech punktach podporu, czyli podpieracie się na dłoniach i na kolanach i ta guma musi mieć dosyć mocne naprężenie, czyli pracujemy na tych silniejszych gumach, żeby nadbudować mięsień pośladka, więc musimy mieć co wypychać w tył, ale z pewnością przy nadbudowaniu pośladka, jeżeli jesteście w domu, to jest bardzo dobry pomysł. Dobrym pomysłem jest również założenie obciążenia na stopę i pracowanie nad zwykłymi wyprostami w tył nogi. To też jest fajny pomysł, żeby mięsień pośladka pracował. Wszystkie przysiady, no oczywiście przysiad z wyskokiem również jest doskonały na wzmocnienie mięśnia pośladka i wzmocnienie mięśni. Szeroki przysiad, prawda, z takim, w ogóle te przysiady, czy to też szeroki, czy wąski. Tak. Przysiad, ale też z dopięciem na końcu. Z dopięciem, tak? Na końcu pośladków. Można na końcu dopiąć i troszeczkę lekko miednicę wypiąć do przodu, oczywiście nie przeprostowując, no bo to będzie niedobre dla waszego odcinka lędźwiowego, ale to też jest fajne ćwiczenie. Ja często widzę dziewczyny szykujące się do czy to do Miss Fitness, czy w ogóle na zawody, jeśli chodzi o bikini, to one często robią też te odwodzenie nogi w tył, wiesz, w klęku podpartym, wyciskając na suwnicy ciężar do góry. Bardzo zaawansowane, trudne ćwiczenie. Fantastyczne ćwiczenie, ale właśnie. Ale to ćwiczenie na pośladki. Tak? Ale super także, pomysł podałeś także teraz. Także jak widzicie dziewczyny fitnesski, które robią gdzieś, się przygotowują na te bikini, to zwróćcie uwagę, jak robią ćwiczenia na pośladki, bo one naprawdę mają niezłe, a ja śmiem twierdzić, najładniejsze pośladki. Lepsze niż Miss Polonia. Więc, na których ostatnio byliśmy, cały szacunek, nie ładne dziewczyny. Fajne dziewczyny. Słuchajcie, więc faktycznie praca na suwnicy, wyciskając nogę w sumie nawet nie w tył, co odwodząc ją tak po przekątnej do skosu, do łączenia, do góry, do łączenia sufitu ze ścianą,
Doskonałe ćwiczenie, ale faktycznie w ten czas trzeba uważać na stabilizację odcinka lędźwiowego, ponieważ bardzo trudne ćwiczenie dla zaawansowanych, nie ze względu na to, że nie podniesiecie ciężaru, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie nie zrobić krzywdy przy pracy nad mięsiem pośladka. A zwróćcie uwagę, jak blisko pośladek jest koło kręgosłupa, dlatego tak niezwykle istotne jest, żeby stabilizować sylwetkę mięśniami brzucha podczas pracy nad mięsiem pośladka, więc to jest bardzo ważne. Czy bieganie, to jest ciekawe pytanie, czy bieganie poprawia tylko wydolność, czy również poprawia sylwetkę i nadbudowuje masę mięśniową? Krótko, pupę. Co bieganie poprawia? To ja Wam powiem. Bieganie nie poprawia Waszej pupy. Tak naprawdę poprawia Wasze mięśnie czworogłowe. Pupa pracuje, no bo samo przez się pracuje, jest zaangażowany cały aparat ruchu podczas biegu, więc noga, trudno, żeby nie pracować mięśniami pośladkowymi. Natomiast słuchajcie, to nie jest trening na kształt Waszej pupy. To jest trening, który pozwoli Wam spalić z pupy nadmiar tkanki tłuszczowej. I to jest dobry pomysł, można biegać tak. Biegać codziennie, traktować jako formę treningu aerobowego, czy biegać w stałym tempie, czy w interwałowym. Każde bieganie nie będzie miało bardzo wysokie spalanie tkanki tłuszczowej. Oczywiście przy założeniach, że będziecie uczciwie trzymać dietę, tak? Steper. Czy na steperze się możemy... Słuchajcie, traktujcie ćwiczenia aerobowe, czy to steper, czy to rower, jakiekolwiek ćwiczenia, nie jako ćwiczenia, które będą Wam dodatkowo poprawiały kształt Waszej pupy, tylko traktujcie je jako ćwiczenia, które będą spalały nadmiar tkanki tłuszczowej z Waszego ciała. Jeżeli jest jej za dużo na pupie, to również tak. Do takich ćwiczeń jeszcze dobrych, co byśmy dodali? Ja wiesz co, wchodzenie na przykład na jakiś stopień, na schody. Dokładnie tak, byśmy zapomnieli. Fantastyczne ćwiczenie, wspaniałe ćwiczenie. Nie tylko ze względu na to, że buduje pięknie mięsień pośladka, ale również jest to takie ćwiczenie cardio, czyli dodatkowo jeszcze faktycznie możemy tym ćwiczeniem spowodować podniesienie tętna. Można sobie poustawiać klocki, jak bieganie macie. Bieganie po schodach, tak. No, klocki na przykład można sobie poustawiać w klubie, jeżeli są jakieś, tak. Takie od stepu. Można zbudować z nich małą piramidę i na przykład nawet do takiego kąta prostego, nawet kawałek powyżej, dobierając obciążenie jeszcze do ramion, można naprawdę zrobić masakryczne ćwiczenie na pośladki. Czyli raz wchodzicie, jedna noga zostaje, raz na jedną nogę wchodzicie, raz na drugą. Raz na jedną nogę wchodzicie, raz na drugą. Proste plecy, brzuch wciągnięty, pępek przyklejony do kręgosłupa. I naprawdę wtedy pośladki, wow, aż trzeszczą. Z pozycji leżącej w takim ćwiczeniem będzie ćwiczenie, gdzie unosimy biodra w górę, stawiając stopy nas na piętach. Czyli mocno wciskamy, ustawiamy przede wszystkim poprawnie pozycję całego ciała, czyli nasze pięty lądują pod kolanami, a my wciskamy... Chyba następnym razem po nagrami będziemy Wam teraz pokazywać. To a my wciskamy mocno stopę, piętę w ziemię i wyciskamy miednicę bardzo mocno do góry. Można dodatkowo obciążyć sobie biodra, na przykład gumą, czyli położyć gumę i wyciskać tą gumę, będzie w ten czas większe obciążenie i wówczas też pracują pośladki. Pośladki będą jeszcze pracowały przy ćwiczeniu w podporze. Ale cięższa wersja tego ćwiczenia to jest jedna noga wyprostowana, pięta pchana do góry. Tak. I unosimy się jedna noga w podporze, unosimy całe tułowie do góry, tak? Tak. Leżąc na plecach, tak. Plecy wyprostowane. Wtedy jedna noga, tak. Pracujemy nad jednym pośladkiem, nad drugim. Świetne ćwiczenie. Świetne i to ćwiczenie. Jest też dobre już ćwiczenie wzmacniające taśmy mięśni stół, prostowniki grzbietu, najdłuższe grzbietu, czyli już pracują bardzo fajny odcinek lędźwiowy, który się wzmacnia, tak? I zapobiega później kontuzjom, przeciążenia tego odcinka. W tym ćwiczeniu można je zmodyfikować i postawić stopę na... Zmodyfikować i można postawić stopę oporną, czyli tą stopę stojącą na ziemi, na przykład na czymś wyższym. Wówczas też będziemy mieli większą pracę do wykonania dla pośladka. Także, no, także słuchajcie, mnóstwo tego wszystkiego, wchodzenie na schodach z dodatkowym liftem. No, ale ważną rzeczą, którą musimy dodać, to teraz tak, słuchajcie, oczywiście fajnie jeszcze nie zapominać też na przykład o ważnym ćwiczeniu, o martwych ciągach, które są świetne na pośladki, tak? Świetnie dwójki pracują, prostowniki, ale pupa też, jak trzeba. Więc to też jest, należy do jedno do podstawowych ćwiczeń, jeśli chodzi o pośladki. Na pewno wzmacnianie mięśni dwugłowych uda, leżąc na maszynie, no bo to jest to wszystko znowu, co podpiera te mięśnie pośladek. Więc samo przez się kształt, to nie sam tylko pośladek, ale też i dwójki, półsiliniste, półbłoniaste z tyłu nogi, które fajnie podpierają pupę i to wszystko zaczyna fajnie wyglądać. Również wszystkie wypady, składy, lifty w bok, lifty w tył, to wszystko będzie budowało również mięsień pośladka i go tym samym wzmacniało. Należy tylko oddzielić
pewną kwestię, którą często mylimy, tym bardziej podchodząc do sportu amatorsko. Gdzie jest tłuszcz, a gdzie jest mięsień? Bo bardzo często jest też tak, że osoby z dosyć mocno wystającą pupą, no trochę tego tłuszczyku na tej pupie mają, dlatego też ta pupa często wygląda atrakcyjniej. No tak, pytanie, ile tego tłuszczyku jest. Jak jest go za dużo, no jeżeli to nie wygląda tak. Jeżeli u kobiety się tną pośladki, widać włókna mięśniowe, no może do przesady, ale jeżeli już ich nie widać, to już jest dobrze. Masz inne zdanie na ten temat? Ty bardziej w J-Lo idziesz? Ja tak. Okej, tutaj mam pytanie, co z martwym ciągiem? No to już mówi się, że martwy ciąg jak najbardziej super, super na pupę, tak? I NASA jeszcze jest na prostowniki, mówiliśmy. No, to jak ktoś ma problemy, pani Lena nas pyta. Też mam problemy z krzyżem przy martwym ciągu, co robić? No tak to co robić? Jak jeżeli, głęboko robić skłonę? Jeżeli nie robicie go prawidłowo technicznie, no to może po prostu nie robić. Spróbować ćwiczenia bez obciążeń, bez sztangi, które nie będą może tak efektywne, ale będą z drugiej strony też wzmacniały, kształciły, może trochę wolniej, ale z drugiej strony wzmocni się mięśnie głębokie, budujące. Lena, zwróć uwagę na jedno. Czy podczas ćwiczeń pracujesz, znaczy trzymasz mięsień brzucha blisko kręgosłupa, bo to jest bardzo ważne. Bardzo często puszczamy mięsień brzucha i bardzo silnie lordozujemy odcinek lędźwiowy, co może powodować, że nas zaczyna później boleć po pewnym czasie. Ela, skłony ze sztangą. Pewnie, że tak. Ciężkie ćwiczenie też pracują, ale to naprawdę jak ktoś ma mocne plecy, ćwiczenie dla zaawansowanych, też jesteśmy za. Pytaliście wcześniej o body pumpa. Czyli wszystkie ćwiczenia, czy takie treningi ze sztangami grupowe. Słuchajcie, powiem Wam, że obok pilatesu uważam, że te treningi jak body pump, czy też spinning, pilates, są to bardzo, bardzo efektywne treningi, ponieważ one są mocno sfokusowane na pewnym zadaniu, które mają do wykonania, czyli spinning spala tkankę tłuszczową, a dodatkowo nas wzmacnia, czyli pracujemy nad wydolnością. Body pump, nie dość, że faktycznie intensywny trening cardio aerobowy, no to dodatkowo sztanga i praca ze sztangą wymusza pewne pozycje od naszego ciała, a dobrze prowadzona, a znam takich dobrych trenerów od i spinningu, i od body pumpa, i tutaj wielkie ukłony dla Piotra Bochni na przykład, to body pump jest po prostu świetnym treningiem, wprowadzonym zresztą z Francji przez niejaką Inkę Szymański dawno, dawno temu, kiedy jeszcze aerobik dopiero został wprowadzany na rynek. Więc sztangi absolutnie tak. My na przykład w naszym treningu używamy do pracy home workoutu, czy do systemu treningowego, który dla Was wymyśliliśmy, home workout studio, używamy na przykład sandbagów, czyli takich worków do pracy. Polecam szczególnie nie tylko mężczyznom, bo to jest tak jak samo wcześniej, ale polecam kobietom, ponieważ to jest świetny trening, nie tylko wzmacniający, ale stabilizujący, więc w tym momencie faktycznie możemy sandbaga użyć zamiast sztangi. Słuchaj, jeszcze no, żebyśmy tak nie byli, że się reklamujemy sami, tak? Ale słuchajcie. Dlaczego nie? Bo prawda jest taka, że ćwiczenia z bodybuildingu są świetne, jak sama nazwa wskazuje, bodybuilding, budowanie ciała, nie ma lepszej techniki. Natomiast no, mamy na przykład tutaj dużo, Basia pisze, że wczoraj strzeliła i coś w krzyżu, nie może stać, tak, bo robiła jakiś pewnie mocny, ostry trening, może przysiady ze sztangą. Te ćwiczenia, chociaż bardzo dobre, są bardziej kontuzjogenne. My z naszej strony, jeżeli chcecie 100% bezpiecznie ćwiczyć i chcecie również bardzo dobrze kształcić pośladki, uważamy, że jedną z najlepszych technik jest technika Fit & Slide, którą polecamy, tak. Zwróćcie uwagę, wszystko jest w suwie, w bezpiecznym, płynnym ruchu. W całej technice na nogi bardzo mocno pracują pośladki w tych blokach, które Ty masz na swoim programie. No to jest trening wyśmienity, dlatego, bo on jest jeszcze połączeniem treningu interwałowego. Więc tak naprawdę oprócz tego, że kształtujecie pośladki, dodatkowo spalacie tkankę tłuszczową, bo wchodzicie w wysokie zakresy tętna. Więc, znaczy, tak, faktycznie, że na nowym programie, który w tej chwili jest w przedsprzedaży, będzie za jakieś 2 tygodnie już dostępny. A jeżeli nie będziecie chcieli płyty, to będzie też dostępny online na portalu, ale o tym to w poniedziałek, bo mamy dla Was mnóstwo nowości. Wiesz. Ale faktycznie, że tam całe 15 do 20 minut poświęcam na trening HIIT, czyli trening interwałowy na pośladki. Ponieważ ja uwielbiam ćwiczyć pośladki. Znaczy, to faktycznie jest tak, że lubię to robić i sprawia mi to ogromną przyjemność i czuję dużą satysfakcję, kiedy ruszę nogi i pośladki do pracy. Nie, no ja robiłem z Tobą te bloki na pośladki i na brzuchy. Naprawdę są doskonałe i tu już nie chodzi o to, słuchajcie, no i dzielimy się z Wami doświadczeniem i mówimy o tym dlatego, bo ten program naprawdę, Aśki, jest wyrąbisty, no. I naprawdę mocno spróbujcie, zobaczcie. Spróbujecie sobie, zresztą zobaczycie jak będzie sami. Już dostępny, czy będzie Wam smakować, czy nie. My jesteśmy przekonani,
że jest naprawdę doskonały, bo długo żeśmy naprawdę nad nim pracowaliśmy. Nad każdym jednym, na każdym jednym blokiem. Asiu, widać. A dziękuję Ci bardzo, Bożenko, kochana. No, to ty Bożena mi mówi, że widać, że mam fajne pośladki. No co? No tak. Mój mąż też mówi, że mam fajne pośladki, teraz jakoś się krępuje. Janusz, kochanie, jeżeli chodzi o co zrobić, kiedy się siedzi na tyłku w biurze i bolą pośladki, jak je rozciągnąć, Janusz, to na privie Ci powiem, dobra? Jak masz rozciągnąć pośladki siedząc w biurze, tym bardziej, że wczoraj byłeś na piłce nożnej, to skąd wiesz o tym, czy Cię bolą pośladki po siedzeniu w biurze, czy może po piłce nożnej, a może sobie coś nadwyrężyłeś? Pewnie się nie rozciąga. Nie rozciągasz się. Nie rozciągasz się, kuzynie. No. Co tam jeszcze macie ciekawego dla nas? I teraz tak. Pytacie o Ewelina, jeżeli chodzi o mięsień prosty brzucha, to zróbmy sobie tak, że przenieśmy sobie ten problem na inny dzień. Trochę się orientujemy, wiesz, no, napisałeś się, trochę orientujecie się coś, to my tak delikatnie coś skupiamy przez całe życie. Delikatnie się orientujemy, tak. Więc może następnym razem zrobimy coś o mięśniach brzucha. To tak? Wrócimy sobie do mięśni brzucha faktycznie, Ewelinko, do najbliższym, naprawdę, w najbliższych dwóch coffee break. Z rozejściem to pewnie, bo to pewnie pociąży. Tak, tak, w dwóch najbliższych coffee breakach na pewno wejdziemy na mięsień prosty brzucha w takim razie, dobrze? Ewelina, a jeżeli bardzo jesteś niecierpliwa, to wejdź sobie do poprzednich coffee breaków, bo gdzieś już ten temat poruszaliśmy. Słuchaj, jedna ważna rzecz jeszcze oprócz tego, bo ja tak naprawdę zauważam to, że najważniejszą rzeczą jest, pamiętajcie, że oprócz możecie mieć fajne, zgrabne pośladki, ale mogą być one gdzieś schowane bardzo głęboko pod tłuszczem, pod tkanką tłuszczową. I to jest przypadek tak naprawdę 80% podejrzewam, albo 90% kobiet. Więc wpierw racjonalna dieta, dobre odżywianie się, mnóstwo treningu aerobowego i dodatkowo wchodzicie w treningi ujędrniające na pośladki. Tak. Tędy droga. No to nie jest tak, że tylko pójdziecie na siłownię, będziecie robić na dużych obciążeniach pośladki, zrobicie sobie minutowe przerwy, będziecie trochę przegadywać trening, poćwiczycie godzinę, wyjdziecie i pupa się sama zrobi, bo robicie ćwiczenia na pośladki. Nie, no będziecie wtedy tylko miały większe pupy, większe tyłki po prostu, natomiast one wcale nie będą ładniejsze, mogą być kapkę zgrabniejsze, tylko pytanie, kto je zobaczy pod tak grubą warstwą tłuszczu? Nikt. No właśnie, więc pamiętajcie, że podstawą w 70-80% jest zakaz słodyczy. Nie jedźcie słodyczy, będziecie miały fajne pośladki. Jest dieta. Jak... Nawet przed tymi dniami, które Was najbardziej irytują, czyli co miesiąc. Kiedy będzie ten Pan z nami? No nie wiem, no miał wpaść, tak nas to odwleka. Mam nadzieję, że Dawid, widzimy Dawid się za tydzień. Dawid Ogrodnik. Obiecałeś. Chłopie, jeżeli nie dotrzymasz słowa, to przytniemy Ci jeszcze bardziej dietę. Ja o to zadbam. Tu się szykują znowuż ten trening, jak zbudować fajne mięśnie. Jak zbudować jak fajne mięśnie. Jak się dobrze odchudzić na papierek, jeśli chodzi o tkankę tłuszczową, bo tak ten chłopak się przygotował. Dawidku, czekamy na Ciebie. A jeżeli chodzi o owoce, słuchajcie, właśnie, to jest bardzo ważny i bardzo ciekawy temat, owoce. Owoce to jest cukier. Brawo, jestem pod wrażeniem. Owoce jest dobrze jeść po treningu. Dlatego też nawet w dietach, które są dostępne na portalu, zazwyczaj jest to koktajl albo jakaś sałatka owocowa i ją sugerujemy jako posiłek potreningowy, po to, żeby uregulować poziom cukru, żeby uzupełnić poziom glikogenu i żeby, obiecuję, trzymam za słowo, bo naprawdę Ci przyda dietę. Wiesz co, słońce dziś się uderzyło do głowy, muszę Ci poprawić, uregulować poziom cukru. Musimy utrzymać stały poziom cukru. Ojej, no dobrze. Oni wiedzą, o co chodzi. Dobra. Więc w każdym razie z tymi owocami to też bym nie przesadzała, ale też ani w jedną, ani w drugą stronę, od razu powiem. Ponieważ tak, jeżeli obżeracie się słodyczami, a dorzucicie do tego owoce, no to ale jeżeli nie obżeracie się słodyczami, nie jecie zbyt dużo prostych węglowodanów, a Wasza dieta jest dosyć mocno uboga w węglowodany, produkty węglowodanowe, to owoce, uważam, są jak najbardziej wskazane, ponieważ nie tylko wyrównują poziom cukru po treningu, ale również mają właściwości odkwaszające nasz organizm. Więc pozbywanie się zupełnie owoców z diety na dłuższy okres czasu, no nie jest pozytywne. Pozwoli, że podsumuję. Bardzo się reasumując. I ona chciała powiedzieć po prostu to, że jeżeli chcecie zrzucić nadmiar tłuszczu waszego, ja rozumiem, że to jeszcze może nie ta pora, bo jesteście wszyscy przed świętami,
Owoce. I to jakie owoce na przykład? No, w niedużej ilości, facet całego banana, kobieta pół banana, jagody, borówki, maliny, jeżyny, owoce z wysokim potencjałem fitochemicznym, przeciwzapalnym, przeciwnowotworowym, to najlepiej to zjeść jest po treningu, w oknie potreningowym. Natomiast normalnie, jeżeli chcecie ciąć wasz poziom tkanki tłuszczowej z waszego ciała, chcecie zrzucać, no to nie możecie jeść dużo owoców oprócz cytryny rano na śniadanie, bo się tego nie da zrobić z dużą ilością owoców, bo tam jest po prostu fruktoza i koniec, temat zamknięty. Tak jest. I dobrze jest też sobie zrobić takie założenie, że jemy owoce gdzieś tam przed godziną 18, a nie na wieczór. To też chyba, myślę, jest taka fajna zasada. No już na wieczór obżeranie się owocami, to już w ogóle jest mistrzostwo świata, tak? Ale jeżeli macie handrę i macie swoje jakieś ciężkie dni i wam to sprawia przyjemność, odstresowujecie się, no to pewnie wiadomo, że lepiej zjeść jest fajne owoce, nawet suszone, niż zjeść tabliczkę czekolady, tak? Ja zwykłej dlaczego? Mlecznej. Eddie proponuje ciemną czekoladę z chili. Ja też tak ją 500 lubię. Kilokalorii za jednym razem to jest tak trochę dużo, nie? Tak jest. Na kosteczce to się rzadko kiedy może zdążyć, a biorąc pod uwagę, że ta czekolada ma takie mocne właściwości uzależniające. No to jeżeli tak z kosteczka, to później z własnego doświadczenia wiem, że to z tej kosteczki robi się pasek, a z paska robi się więcej. Z czasem zaczynacie zwiększać. No po prostu nie dajcie się zwariować. No. Spokojnie, słuchajcie, wszystko z umiarem po prostu. Ale wiesz, niektórzy, kto nas słuchają, mieliśmy mówić o pośladkach, a my tutaj znowu o diecie wam. Ale jak można mieć zgrabną pupę bez trzymania diety? No. Nie da się! Nie da się. Słuchajcie, my jako kobiety mamy szczególną tendencję do tego, że nam tłuszcz wchodzi w tyłek. I oprócz tych szczęściar, którym nie wchodzi, one do większości wchodzi. Że w brzuch. Więc słuchajcie, nie da się zrobić fajnych pośladków, wymyślając Bóg wie jakie ćwiczenia i pracując, jak bardzo mocno ciężko pracujecie nad tym i wykonując tak strasznie ciężkie treningi, jeżeli faktycznie za tym nie pójdzie, nie, to nie dieta, bo to jest, wiesz, brzydkie słowo, to w ogóle mi się brzydko kojarzy, tylko zdrowe, racjonalne odżywianie w rozumieniu naszej grupy brzezińskich, tak, no, dieta, czyli nie, was dieta, i nas. Dieta nie, bo dieta z dietetyzmem. Nie dieta, czyli zdrowe, racjonalne podejście do żywienia. To ja wam to wszystko podsumuję. Chodzi o to, żeby to jedzenie, które sobie robicie, nie smakowało jak goo, tylko żeby wam smakowało. Jak wam będzie smakowało, to będzie już pierwszy prognostyk do tego, że będziecie trzymać dietę na dłużej. A jeżeli będziecie sobie robili diety i będziecie budowali w ogóle smak własnego jedzenia, że on nie będzie dobry dla was, no to ile kto wytrzyma z taką dietą na dłużej? No właśnie. Podobnież to się nazywa domino food, Beata nam tu podpowiada, że takie, to jest taki, taka, tak, domino food, czyli takie, którego nie da się przestać, jest jeść przed skończeniem opakowania. Czyli zaczynasz od jednej czekolady, od jednego kawałka czekolady, a kończysz na całej tabliczce. Znam to. Straszne. Dlatego nie trzymamy słodyczy w domu. Nie trzymamy słodyczy w domu, za to właśnie trzymamy sobie owoce. Słuchajcie, pośladki, temat rzeka. W sumie Darek dzisiaj rzucił, chodź pogadamy o pośladkach. Ja mówię, pogadajmy o pośladkach. Dzisiaj tak szedłem i tak patrzyłem, bo rozmawiałem z naszymi dziewczynami z recepcji. Tak. Przecież one mają naprawdę niezłe pośladki. No. Tak, żona nie słyszała, na pewno nie znasz pośladki. Pozdrawiam panią Karolinę. I tak pytam, słuchajcie, co by was zainteresowało? I zaproponowałem kilka tematów. Ona powiedziała tylko jeden temat, którego gdzieś tam na końcu zaproponowałem. Pośladki. Więc słuchajcie, mamy temat pośladków załatwiony. Zobaczymy, o czym będziemy mówić w piątek, bo szczerze mówiąc jeszcze nie mam wizji. Myśleliśmy tak o tym, o tarczycy może trochę. Mieliśmy dużo pytań, tak. Jaką dietę utrzymywać. Tak, myśleliśmy o tarczycy. Podpowiadajcie nam tematy, taką, które was interesują na piątek. Przeciwalergenną dietę, żeby ona była zdrowsza, tak, i żeby nie powodowała tych schorzeń. Tak. Albo żeby można było je w łagodnym sposób, że tak powiem, ja powiem ci, że tylko jestem, bardzo mi jest przykro, że temat pośladków uważany jest za temat babski. A tak strasznie tego żałuję, bo ja uważam, że ci trenerzy, no dzisiaj widziałam na siłowni fajnych trenerów. Musiała się odgrywać. Też mają fajne pośladki. I uważam, że u mężczyzn fajny pośladek też jest ważny. Ale wiesz, mężczyznami to jest tak, normalny facet taki przychodzi na siłownię, wrzuca przysiady, wrzuca, wiesz, odpowiedni ciężar, ta pupa już pracuje, już wszystko jest gra i buczy, wiesz. I tam on nie musi specjalnie podchodzić do tego i tej nóżki do tyłu z małym obciążeniem, z własnym ciężarem ciała odwozić po 30-40 razy, no. Wiesz, mamy testosteron, my mamy, wiesz, fajną paletę hormonów, u nas się wszystko buzuje, jak tylko mocno zrobimy trening, to po prostu wszystko aż... Bah.
piszcze. Nie, no to żart oczywiście, ale lepiej mam pod tym względem. O, Edisz, ale to mięśnie twarzy, to ja znam tutaj specjalistkę od mięśni twarzy, może mi się uda ją zaprosić. Bo wiecie co, tak sobie pomyśleliśmy, że będziemy zapraszać mega wybitnych specjalistów od pewnych dziedzin. Mięsień okrężny oka, mięsień okrężny ust, tak, dźwigacz tułów żuchwy. Wiecie, kiedy to najlepiej pracuje? Najlepszy specjalista, wiecie, jaki jest najlepszy specjalista, jak się nazywa? Śmiech. Śmiech, uśmiech. Idźcie na jakąś komedię dobrą do teatru. Wtedy wam popracują mięśnie twarzy. No. Niektórzy powiedzą, ale nie za dużo, bo jeżeli będą pracować za dużo, to porobią mi się zmarszczki. Ja jestem takim typem smutniaka właśnie. Dna moczanowa. Okej, Jolanta, to też jest ciekawy temat. Praca mięśni dna miednicy, praca mięśni kegla. Wstydliwy temat. Ja nie wiem, dlaczego to jest wstydliwy temat. Nie ma wstydliwych tematów. Jeżeli możemy tylko pomóc, to mówimy tak, absolutnie tak. Tarczyca Hashimoto, bardzo częsty to będzie temat. Ale to będzie tolerancja, bo częściej choruje się na tarczycę i znowu będzie o kobietach. Znowu będzie tylko o kobietach. No. Tarczyca, brzuch, okej, okay. Tłuszcze, dobra. A kortyzol? Możemy pojechać o hormonie stresu. No, z hormon stresu, okej, okay. Dobra. Wiąże się ze wszystkim i rozpiórdziucha nam cały organizm tak naprawdę. No, i tarczyca również, wszystko po kolei. Jeść. A ja teraz bezpośrednio. Katarzyno Czuboni. Twoje bryczesy to już nasza prywatna sprawa i rozmówka. Także moja droga, wiesz, co ja o tym myślę. Pogadamy sobie na osobności. ŻP, powiem tak. Krótko. Słuchajcie, dobra, wydaje mi się, żeby dzisiaj już się tak nie rozwadniać. Ogarnęliśmy pupę, porozmawialiśmy trochę o diecie. Przemyślimy jeszcze Wasze propozycje, z jakim tematem powinniśmy uderzyć do Was w piątek. Ja chcę tylko powiedzieć, że mamy dla Was mnóstwo ciekawych materiałów teraz z dnia na dzień, bo oprócz tego, że faktycznie cały czas mówię, że polecamy nasz nowy program treningowy z systemem Home Workout Studio, gdzie mamy mnóstwo nowych, ciekawych ćwiczeń. Tam jest około 100 nowych ćwiczeń, 80 minut treningu. Zresztą takiego. Byliśmy tacy kreatywni w tym wieku. To ja nie wiem, jak to się udało. Ty to jeszcze ty, ale ja... Starzy i kreatywni. Coś jeszcze dobrego wymyśliłem, naprawdę. Słuchajcie, i dodatkowo dzisiaj, zaraz po naszej relacji wejdzie przepis na ciastko marchewkowe. Także możecie już po nie sięgnąć a propos słodyczy. Pamiętajcie też takie słodycze, niby dietetyczne słodycze, też pamiętajcie, to są słodycze pomimo wszystko, zdrowsze, ale słodycze, więc podejdźmy do nich jak do każdego rodzaju węglowodanów. Będziemy mieli jutro dla Was bardzo ciekawy artykuł też na Facebooku i na naszym blogu. Nowy artykuł na blogu, także razem z Gotarem stworzyliśmy bardzo ciekawy artykuł o stretchingu. Także już jutro to będzie na naszym blogu dostępne. A w piątek widzimy się na coffee, a w piątek widzimy się na coffee breaku kolejnym. No i co? No i mam nadzieję, że będziecie mieli upieczone ciastko marchewkowe na kolejnego coffee breaka. Także co tydzień mamy coś dla Was fajnego, a od poniedziałku zaczniemy Wam komunikować coś naprawdę mega fajnego. Zresztą jeżeli chcecie o tym wiedzieć w piersi, to wejdźcie już na nasz portal brzeźnicytrenują.pl, bo tam się zaczyna całkiem nieźle dziać. Także zapraszamy i życzymy Wam dzisiaj pięknego, słonecznego dnia i żeby jutro nam się też pogoda nie zmieniła. I nieście dobrą wiedzę. Tak, dobrą nowinę.